Hej, hej, witajcie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z testem kosmetyków z Action. Postanowiłam przetestować dla Was parę ciekawych kosmetyków, które moja przyjaciółka dorwała w Action. W Lublinie nie ma Action i nie miałam jak sama udać się i wybrać jakichś kosmetyków do testu, więc poprosiłam ją, by przy okazji, będąc w tym sklepie, wybrała mi trochę rzeczy i kupiła do przetestowania, więc dzisiaj zapraszam Was na taki test. Jeżeli jesteście ciekawi, jak spiszą mi się te kosmetyki, które były bardzo tanie, ale wydaje mi się, że mogą być bardzo ciekawe, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam Was do subskrypcji. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie taki ślad po sobie. Oczywiście, jeżeli będzie Wam się film podobał, to też Was bardzo proszę o zalajkowanie go. No i dobrze, kochani, przejdźmy już po tym wstępie do tego, co my w ogóle mamy do tego testu. Nie mamy calutkiego i pełnego makijażu, ponieważ nie udało się dorwać, że tak powiem, wszystkich, ale to wszystkich kosmetyków z Action, którymi mogłabym wykonać makijaż. Były jakieś podkłady, natomiast były one stanowczo za ciemne, więc sobie odpuściłyśmy i wybrałyśmy te rzeczy, które wiemy, że po prostu dla mojej karnacji mogą się sprawdzić. I tak, słuchajcie, podkładu, tak jak powiedziałam, nie mam. Nie mam też bazy pod makijaż. Dzisiaj podkładu na razie nie mam na buzi. Zastanawiam się, czy w ogóle będę używała, dlatego że ja pracuję cały dzień w maseczce i rzadko teraz na co dzień używam podkładu. Jeśli używam, to bardzo lekkich. Ale myślę, że może do tego filmu użyję sobie z Belle, z Biedry, Ultra Satin Foundation, więc sobie go przygotowałam. Ale pod oczy i na te miejsca, gdzie albo nie będziemy używać wcale podkładu, albo podkład nam nie wystarczy, mamy korektor z marki Max & More i to jest w ogóle marka, z której mam wszystkie kosmetyki z Action. To jest przypadek, wiem, że w Action jakieś pojedyncze kosmetyki innych marek się znajdują, natomiast głównie ta marka tam występuje. Więc tak, mamy korektor Full Cover Light Sand, zobaczymy, do twarzy. Widzę, że jest w trzech kolorach. Ja mam ten najjaśniejszy i to jest korektor, kryje i rozświetla skórę, nadając jej świeże, promienne wykończenie. Więc jestem bardzo ciekawa, czy tak będzie, mam nadzieję, że tak. Dalej, do makijażu twarzy mamy zestaw i to jest puder brązujący i rozświetlający, nada Twojej skórze subtelny połysk i słoneczny blask w takim kolorze. Bardzo ładny, w ogóle zauważyłam, że te kosmetyki są wegańskie, więc fajnie. Mamy róż do policzków, to jest Dusty Rose. Coś ciekawego o tym różu do policzków pisze. Nadaje policzkom zdrowy, naturalnie wyglądający rumieniec. W ogóle bardzo ładny odcień, on wydaje się niepozorny w opakowaniu, ale wydaje mi się, że może być naprawdę bardzo ładny. Mamy do oczu paletkę cieni. Ja już testowałam, słuchajcie, z tej marki cienie i to były jakieś takie cienie, które dorwałam w Deals. Jest test na moim kanale, to była paletka za 5 zł. Ta, słuchajcie, w Action chyba kosztowała podobnie. Będę Wam podawała ceny podczas makijażu, ale właśnie tak się staram zobaczyć. Tak, 4,45, więc znowu mamy paletkę za 5 zł do oczu, tym razem brązy, neutralnie, poczwórne cienie do powiek, 4 pasujące do siebie, lekko połyskujące cienie do powiek. No jestem bardzo ciekawa, czy te cienie będą fajnie pracowały na oku. Pamiętam, że tamte brązy jak za 5 były całkiem ok. I mamy pomadkę Rusty Rose i to jest szminka matowa, nadaje ustom intensywny kolor o matowym wykończeniu. Więc ja rozpakowuję te wszystkie kosmetyki z opakowań i przechodzimy do malowania. Kończę już rozpakowywać te kosmetyki i powiem Wam, że to było całkiem pancernie zapakowane i że jestem miło zaskoczona na przykład wykonaniem tego bronzera z rozświetlaczem, wykonaniem opakowania, bo owszem jest to plastikowe opakowanie, ale powiem Wam, że jak ja je trzymam, to ono jest dosyć grube, dosyć ciężkie, nie takie najtańsze z najtańszych, że no, ta paleta cieni nie, ta paleta cieni rzeczywiście jest taka dosyć tania, natomiast te są całkiem, bym powiedziała, takie w wykonaniu wcale nie tanie. Mamy tą pomadkę, ona jest jaka? A, taka, zwykła. I mamy ten korektor. Chyba Wam jeszcze nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy. Te kosmetyki w Action były kupowane już jakiś czas temu, a dokładnie w maju. Action ma to do siebie, że ma takie, wiecie, nie ma tak za bardzo chyba kolekcji stałych, wydaje mi się, tylko że tamte produkty się zmieniają, więc rzeczywiście może być tak, że niektórych z tych produktów już nie będzie. Natomiast będziemy miały jakąś ciekawą wskazówkę, czy warto, czy nie warto w ogóle kombinować z tymi kosmetykami. I zaczniemy sobie oczywiście od korektora. I korektor, słuchajcie, kosztował całe 5,45, więc był to bardzo tani korektor. I zaraz zobaczymy, jak on się
prezentuje. Tak on wygląda na dłoni, ten najjaśniejszy kolor. Mam nadzieję, że nie... Oj, no troszeczkę jest za ciemny, ale nie ma chyba takiej tragedii. Najwyżej, tak jak Wam mówiłam, sobie przeciągnę ten korektor po całej twarzy. Chciałabym dzisiaj mieć taki delikatny w miarę makijaż. I makijaż, mam nadzieję, w miarę udany, dlatego że ja za chwilę będę szła do pracy i wolałabym jakkolwiek wyglądać i nie zmywać już go. Dlatego, że po prostu mi się nie chce, ale powiem Wam, że ten korektor, spójrzcie, całkiem ładnie kryje. Ładnie przykrył tutaj te zasinienia pod oczami. Zobaczymy, czy da się go budować. Boże, patrzyłam, czy już go gdzieś nie przesiałam, ale znalazłam. Spójrzmy, czy się da go tutaj dobudować, bo jestem bardzo ciekawa. Przy okazji go sobie nałożę... Tu i może nie będę nakładała już podkładu, jeżeli on będzie w miarę ładnie krył. Nie no, ładnie kryje. Powiem Wam, że naprawdę ładnie kryje. Jestem zaskoczona, że korektor za 5, tak? Dobrze mówię? 5,45, no to praktycznie za 5 zł, no 6. Tak ładnie kryje. I nawet dał się, słuchajcie, dobudować. Myślę, że krycie będzie tu ładnie widać też na tej mojej przestrzeni pod nosem, bo tutaj miałam zmiany. Korektor zastyga. Fajny produkt się wydaje. O ile nie będzie się za bardzo zbierał w zmarszczkach i jakoś dziwnie zachowywał w ciągu dnia, to będzie coś, co będzie warto zakupić w Action. Dajcie mi w ogóle znać w komentarzu pod tym filmem, bo tak się zastanawiam, że mam ochotę nagrać dla Was swoich ulubieńców, bo trochę mam ciekawych produktów do makijażu i do pielęgnacji, które naprawdę weszły w taki mój, w taką moją codzienną rutynę. I dajcie znać, czy jesteście ciekawi i jeśli tak, to czy wolelibyście osobno pielęgnacyjnych, osobno makijażowych, czy wszystkich razem? Dajcie mi znać w komentarzu. Buzia przypudrowana, korektor świetny. Dobrze, przechodzimy dalej, bo będzie ten film znowu trwał nie wiadomo ile. Zajmijmy się już może do końca twarzą. Czy oczami? Twarzą. I wykorzystajmy sobie to duo, czyli bronzer i rozświetlacz. Jeżeli słyszycie mojego kota miauczącego, proszę się nie przejmować. On tak sobie gada, więc po prostu musicie to przeżyć. Delikatne oba i słabo napigmentowane. Na słoczu to rozświetlacza praktycznie nie widać. Bronzer jest w miarę ładnie widoczny, więc bronzer może być całkiem fajny. Jest on dość ciepły, natomiast teraz na lato nie powinien być najgorszy. Co prawda, no ja teraz trochę jestem znowu bardziej blada, ale jak się trochę opalę. Jak widzicie, ten bronzer jest dla mnie trochę za ciepły i on u mnie wygląda momentami, jakbym powiedziała, jak róż, a tutaj to w ogóle zobaczcie, jaką plamę mi zrobił straszną, ojoj. Zaraz sobie go tutaj rozblenduję. On jest troszeczkę dla mnie za ciepły. Teraz, jak będę opalona, on będzie dla mnie dobry. To nie jest bronzer, który będzie fajny dla dziewczyn z chłodną karnacją, ale dla tych z ciepłą całkiem może być fajny, dlatego że powiem Wam, że on się ładnie rozprowadza. Nie jest za mocno napigmentowany, jak widzicie. Ładnie się rozprowadza i ładnie się blenduje. Więc jest to fajny produkt. Po prostu kolorystycznie wydaje mi się, że w tym momencie dla mnie trochę za ciemny. Ale jak się opalę, to nawet nie wiem, czy po niego nie będę sięgać, bo całkiem mi się podoba. To duo, bo chyba nie powiedziałam, kosztowało 6,45, więc znowu mamy cenę, która no jest ceną niską. Nałożę sobie teraz, słuchajcie, ten rozświetlacz. Użyję takiego mniejszego, zbitego bardziej pędzelka. Zobaczymy, jak ten rozświetlacz będzie wyglądał. Oj, delikatny, bardzo delikatny, ale nie powiem, że brzydki błysk, bo myślę, że będzie go widać, mam nadzieję. Jak nie, będziecie mi musieli niestety, ale uwierzyć na słowo, bo taki delikatny błysk jest dość ciężko chwycić, ale muszę Wam powiedzieć, że ten błysk znowu jest śmieszny, bo on mi się wydaje, że jest właśnie dla chłodniejszego typu urody fajny, dlatego że on ma dość chłodną drobinę. Jest bardzo ładny, bo jest takim błyskiem bardzo perłowym, eleganckim. On nie ma za bardzo drobin, ale ładnie się błyszczy, naprawdę ładnie się błyszczy. Natomiast no mówię, tak jak bronzer był typowo ciepły, tak ten rozświetlacz już jest bardziej chłodny.
I z tej dwójki chyba jednak bronzer, muszę Wam powiedzieć, że mi się troszkę bardziej podobał, bo ja po prostu wolę mocniejsze rozświetlacze i dające mniej koloru, bo on jednak troszeczkę tą podstawę ma taką jasną, biało-różową i tą podstawę zostawia na skórze. Więc jeżeli macie w ogóle cieplejszy typ urody albo będziemy opalone i sobie nałożymy taki rozświetlacz, no to wtedy będziemy miały takie odcięcie brzydkie, więc z tej dwójki zdecydowanie fajniejszy jest bronzer. Rozświetlacz nie jest zły, ale totalnie mnie nie porywa i jest chyba na razie najsłabszy z tego, co ja tu dzisiaj testowałam. Do twarzy został mi tylko róż, więc nałóżmy sobie ten róż, ale na początek swatch. I zobaczcie, bardzo ładny jest ten róż. Zobaczymy tylko, jak on tutaj na ręce... O, i on jest, zobaczcie, o ile mocniej napigmentowany od tamtych produktów, więc uwaga. Ale wydaje się bardzo ładny, lekko satynowy. Oj, bardzo ładny róż. Powiem Wam, że no... Takie kosmetyki Vexion. Fajna sprawa. Róż nałożony. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Zobaczymy tylko, czy nie będzie bardzo uciekał z policzków. Ale w ogóle ten odcień Dusty Rose bardzo, bardzo ładny. Wypadła mi pacynka, bo chciałam wziąć już cienie do powiek i słuchajcie, to coś. Wiemy, co to jest pacynka. W ogóle zobaczcie, jaka mini. Nie wiem, do czego to ma służyć. I cienie. Mamy 4 cienie do powiek. Nimi sobie dzisiaj spróbuję zrobić makijaż. Na początek Wam tylko zesłoczuję już tylko na palcach odcienie. I odcienie wyglądają tak. Wszystkie błyszczące mocno. A tak też już Wam zesłoczowałam, proszę bardzo. Wszystkie bardzo mocno błyszczące, ale całkiem właściwie może nawet nie mocno błyszczące. Wszystkie z drobiną. Błysk taki, bym powiedziała, typowo drobinkowy, delikatny, nie taki bardzo mocny. Jestem ciekawa, czy tylko nie będzie się ten błysk nam wytracał podczas blendowania. Cienie całkiem fajnie napigmentowane, nie ma szału, ale nie jest źle. Mam, słuchajcie, rzęsy pomalowane. Na powiekach nie mam w tym momencie nic, więc nałożę sobie odrobinę tego korektora z tej marki i zobaczymy, jak mi się na nim będzie pracowało. Słuchajcie, jak będziecie słyszeć chrapanie, to Abi gdzieś chrapie. Pod łóżkiem chyba. Więc u mnie dzisiaj, jak widzicie, bardzo wesoło. Jak ktoś nie biega, to ktoś chrapie. Miałam już pomalowane rzęsy, więc ostrożnie rozprowadziłam sobie ten korektor. Powiem Wam, że ten korektor jest świetny. I nakładamy. Nakładamy na początek ten beż. I nim sobie bardzo delikatnie tutaj, nawet nie zmatowię dzisiaj, a rozświetlę łuk brwiowy. Ja nie przepadam za rozświetlonym łukiem brwiowym, ale nie mam też czegoś takiego, że jestem na niego uczulona i od razu, wiecie, mi się makijaż nie będzie podobał. To jest taki bardziej złotawy odcień, więc go nakładam bardzo, bardzo delikatnie, tak tylko, żeby taka delikatna chmurka błysku została. I ta chmurka błysku została i nawet całkiem ładnie wygląda. Teraz sobie nałożę ten beżowy, taki najbardziej beżowo-złoty odcień, wewnętrzny kącik. I spójrzcie, nawet ładnie on wygląda, ale no pigmentu dużego to on nie ma. Jak widzicie, ten złoty, taki beżowo-złoty, nie ma bardzo mocnego pigmentu, ale nawet ładnie transferuje się na powiekę. Daje całkiem ładny błysk. I to jest taki cień, słuchajcie, którym sobie nigdy krzywdy nie zrobimy. Na załamanie użyję sobie może tego, takiego średniego brązowo-złotego koloru. Oj, i on jest już mocniej napigmentowany niż ten. I chyba będę się musiała jednak trochę pobawić, żeby sobie tu plamy nie zrobić. Troszeczkę się wytraca ta drobina podczas blendowania, ale nie bardzo, bardzo mocno, więc cały czas gdzieś to budowane oko będzie błyskiem i o ile jeszcze, jeżeli mamy młode powieki, to się obroni, to pamiętajcie, że przy starszej powiece jednak modelowanie błyszczącym cieniem nie jest dobre, bo wszystkie zmarszczki nam uwypukli,
więc modelujemy, słuchajcie, matem, a błysk dodajemy jako akcent i wtedy wszystko jest prawidłowe. Brakuje mi w tej palecie cienia, którym bym sobie mogła rozblendować ten brąz i wyczyścić tak troszeczkę to, co mi się tutaj zadziało. Więc posłużę się, słuchajcie, posilę się tą paletą, którą mam i użyję sobie tego beżu. Użyłam beżu i już nie jest źle, w miarę się to wymodelowało i w miarę się to oko wykonturowało, ale powiem Wam, że ten cień mi się nie podoba, o ten, mam nadzieję, że widać. Dlatego, że on się w ogóle, zobaczcie, po roztarciu to do takiej szarej chmurki u mnie wytrącił, więc on chyba będzie tak jak ten, fajny, nakładany, tak wiecie, albo palcem, albo pędzelkiem na całą powiekę, ale nie będzie fajny do konturowania, ale nic, próbujemy dalej i myślę, że teraz o tym sobie przyciemnię zewnętrzny kącik, zobaczymy jak on się spisze. Znowu mamy błysk, ale delikatniej napigmentowany niż tamten cień. Całkiem ładnie rozprowadzający się, natomiast on już jest chłodny. Ten cień fajniejszy, ale jest dość chłodny i dość mocny. Nie wiem, na razie mi się najbardziej podobał o ten i to tak nałożony, wiecie, na całą powiekę. Spróbuję sobie, słuchajcie, teraz to złoto, takie środkowe, o to. To nie jest złoto? Takie brązowe złoto. Nałożyć trochę mocniej palcem na środek powieki. Jak to nie wyjdzie, to użyję sobie znowu tego takiego błyszcząco złoto-beżowego odcienia. Ale ten odcień już jest w miarę ładny. Ten brązowy. I widzę, że to chyba nawet wyjdzie. Nie jest to mocny cień, jest to delikatny cień, ale da się go zaaplikować na tutaj ruchomą powiekę palcem. Słuchajcie, nałożę sobie jeszcze trochę tego złotego cienia na wierzch, dlatego żeby ładnie to rozblendować i ładnie rozświetlić. Mam wrażenie, że ten cień, o ten, jest zdecydowanie najlepszy z nich wszystkich. Ten jest za chłodny, ten jest bardzo mocno napigmentowany, ten ma średnią taką mocną drobinę, ale jest w miarę okej. Natomiast ten jest naprawdę najładniejszy, najładniej się nim pracuje i ma najlepszą taką rozświetlającą drobinę, dzięki czemu ten makijaż wygląda mniej mocno. Więc no, jeden cień mi się z tej palety tak naprawdę podoba i wydaje mi się, że na razie ta paleta w ogóle jest najsłabszym ogniwem tego całego testu, tak bym powiedziała. Makijaż oczu prezentuje się tak i teraz tak, nie chcę chyba podkreślać dolnej powieki i nie dlatego, że nie lubię, tylko dlatego, że już górna wyszła całkiem mocno, a ja nie chcę takiego mocnego makijażu dzisiaj do pracy mieć, więc jak sobie podkreślę jeszcze tu, to znowu wzmocnię ten makijaż, a to mi nie do końca odpowiada. Nie miałam tu matowego beżu, więc wzięłam sobie troszeczkę pudru pod oczy i wyczyściłam tutaj blendowanie na dole. Myślę, że makijaż oczu mamy skończony, już dzisiaj nie będziemy kombinować z dolną powieką, w szczególności, że i tak już użyliśmy wszystkich cieni, więc wiecie mniej więcej, jak te cienie pracują. Ostatnia rzecz w tym teście i to jest pomadka, ta matowa 327 Rusty Rose, kosztowała 4,44. Wydaje się w ogóle bardzo ładny odcień, dość chłodny, ale naprawdę ładny, proszę bardzo, tak wygląda swatch. I zobaczmy, jak będzie się prezentowała na ustach. Jestem bardzo jej ciekawa, bo myślę, że to może być fajna rzecz z tego. Powiem Wam w międzyczasie, że odzwyczaiłam się bardzo mocno od malowania takimi pomadkami tradycyjnymi. Jednak zazwyczaj sięgam ostatnio albo po błyszczyki, albo po nic, albo po olejki, albo ewentualnie po matowe pomadki w płynie. Bardzo, bardzo mi się kolor podoba. Natomiast co chciałam zauważyć, to nie widzę, żeby to była mocno matowa pomadka. Przynajmniej na dłoni ona na razie jest bardziej satynowa i na ustach też wydaje mi się, że
bardziej ma takie satynowe wykończenie. Natomiast pigment jest fajny, ładnie się rozprowadza, co zresztą widzieliście, i ma bardzo, bardzo ładny kolor. Nie wiem jak z trwałością i tym, czy będzie szła do matu, zaraz zobaczymy po całym podsumowaniu. Jak będzie wyglądała, czy rzeczywiście będzie szła do matu, czy będzie cały czas satynowa, ale jest całkiem, całkiem fajna. Więc podsumujmy sobie, słuchajcie, co jest w ogóle najfajniejsze w tej kolekcji, w tym teście bardziej i po co ja bym do Action wróciła, to po ten korektor. Nagrywam dla Was już dobre ponad pół godziny, jak nie więcej, bo jeszcze miałam chwilę przerwy i słuchajcie, pod okiem to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Na ręce korektor zastyg. W ogóle pięknie wygląda i też na twarzy położony. No jestem zakochana. Uważam, że korektor za ile, słuchajcie? 5,45 jest hitem. To jest po prostu wow. Za 5,45 warto, jak się będzie w Action, chyba zrobić sobie zapas. Pięknie kryje, daje cudny efekt. Cóż chcieć więcej? Po prostu lekko leży na skórze, ładnie rozświetla, ładny kolor. Jak macie Action po drodze, to warto sobie spróbować. Naprawdę Wam polecam spróbować tego korektora. Dalej kolejną rzeczą, która bardzo mi się podoba. Patrzę na tą pomadkę w międzyczasie, bo pomadka też mi się bardzo podoba, natomiast o niej za sekundę. To jest róż. Róż, który uważam jest świetny. Ja nie lubię za róże przepłacać. Moim zdaniem róże to są kosmetyki, które jeśli są ładnie napigmentowane, mają ładny kolor, to nie ma sensu wydawać na nie nie wiadomo ile pieniędzy. I słuchajcie, ten odcień jest prześliczny. Naprawdę to jest taki zdrowy odcień, bardzo fajnie pasujący i chłodnym i ciepłym typom urody, dlatego że on jest w miarę neutralny. Ma trochę chłodu i trochę ciepła. W większości z nas będzie pasował. Bardzo ładny, bardzo ładnie wygląda na policzkach. Nie znika z tych policzków. Produkt, który też mi się bardzo podoba i uważam, że jest na podium, jest jako trzeci, to jest ta pomadka. Dlaczego jest na trzecim miejscu? Bo moim zdaniem ona nie jest matowa. No ona jest satynowa, zastygać nie zastyga, więc się będzie transferowała, więc to jest dla mnie minus. Ja wolę pomadki, które jednak na tych ustach siedzą mocniej. Natomiast jeżeli szukacie pomadki, która nawilży Wam też usta i da naprawdę śliczny kolor, bo ten kolor jest świetny, no to gdzie, jak nie tam, za całe ile? Ja powinnam się nauczyć na pamięć. 4,44. Za 4,44 to ja uważam, że ta pomadka jest genialna. Tak Wam powiem. Tylko no, nie jest do końca matowa. Więc jeżeli macie ochotę na tą pomadkę, to Wam polecam. Pamiętajcie, nie do końca jest to mat. Dalej, no to bym wzięła to duo. Tak jak Wam mówiłam już podczas testu, czy to jest taki masyw? Wydaje mi się, że nie. Natomiast za tą cenę to też jest całkiem fajny kosmetyk, dlatego że bronzer jest bardzo fajny, ładnie się nakłada i róż też nie, boże, róż, rozświetlacz też nie jest najgorszy, natomiast rozświetlacz jest stanowczo moim zdaniem jednym z najgorszych kosmetyków, albo właściwie nie wiem czy najsłabszy, ponieważ jeszcze te cienie nie do końca mi się podobają, ale no jest taki mocno przeciętny i nie robiący efektu wow. Jest bardzo delikatny, jeżeli taki lubicie, no to będzie Wam się podobał. Bronzer fajnie się nakłada, nie dziuruje, no bronzer mi się podoba, tylko uwaga, jest w ciepłym odcieniu, więc jeżeli jesteście bardzo chłodne, no to będzie dla Was za ciepły. Ale jest to też kosmetyk, moim zdaniem, na który warto zwrócić uwagę. I ostatnia rzecz, cienie do powiek. Cienie, które moim zdaniem, jeżeli lubicie malować oczy, to nie do końca się opłacają. Znaczy opłacają, słuchajcie, no cienie też kosztowały 5 zł, niecałe, więc mówienie, że tu cokolwiek się nie opłaca, jest takie bezsensowne. Inaczej może, jeżeli lubicie malować oczy kilkoma kolorami, blendować cienie, to ta paletka nie do końca jest dla Was. Ale jeżeli robicie makijaż, jeden cień na całą powiekę, max dwa cienie, ale to już też albo jeden cień i bronzer, no to już może być całkiem fajna. Mi najbardziej podoba się ten taki złoto-beżowy kolor. Pozostałe mi się po prostu nie do końca podobają, nie do końca mi się dobrze z nimi pracowało. Nie było to tragiczne, bo one i mają w miarę pigment i w miarę się blendują. Natomiast nie uważam, żeby to były genialne cienie. Ale znowu, jeżeli macie ochotę za tą cenę używać jednego, dwóch cieni, no to czemu nie? Cena bardzo przystępna, cienie nie najgorsze, ale na pewno najgorsze z całej tej kolekcji, znowu chciałam powiedzieć, z wszystkich tych produktów, które dzisiaj przetestowałam. Więc ostatecznie
Te trzy serdecznie Wam polecam, czyli szminkę, korektor i róż. I te dwa produkty, czyli ten zestaw i te cienie. Uważam, że to są specyficzne produkty, nie dla każdego, ale to mi się wydaje, że większości z Was się sprawdzi, natomiast to nie do końca. Tego bym nie kupiła na pewno ponownie, a nad tym bym się zastanawiała, gdybym oczywiście nie miała tylu kosmetyków. Więc taka jest moja opinia na ten temat i jestem w szoku, dlatego że cały ten make-up kosztował mnie, słuchajcie, 25-24 i uważam, że to jest śmiesznie mało jak za na przykład trzy te fajne produkty. Więc no, jestem zdziwiona, bo ostatnie jakieś takie testy z Deals albo no z Deals robiłam takie właśnie kosmetyków za piątkę. Były takie średnie albo nieudane, a tu mamy trzy hity, więc jestem w szoku. Dajcie znać, czy macie ochotę na więcej testów z Action, tam są jeszcze inne kosmetyki, może pędzle z Action byście chcieli, żebym przetestowała. Jeżeli macie jakieś takie pomysły, to piszcie koniecznie, ja postaram się to zdobyć i przetestować dla Was. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że film się Wam podobał, jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górze, jeśli nie subskrybujecie, to może teraz zasubskrybujecie mój kanał, zapraszam, będzie mi miło, jeśli to zrobicie. Mam nadzieję, że spędziliście bardzo miło ze mną czas i ten test Wam się do czegoś przydał. Dziękuję Wam za uwagę, podzielcie się swoimi uwagami w komentarzach i mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Pa, pa!